To jest zawodnik Tomasza Mędrckiego, naszego olimpijczyka Przemysła Zawalich. Zapraszamy Cię, Przemku. Zapraszamy także pana Jacka Lewandowskiego. Proszę Państwa, na pewno Państwo słyszeli, wykazał się bardzo, ale to bardzo... bohaterską postawą. Tak, pilnie poszukiwaną postawą. Odrobił kobietę z wypadką autobusowego. Niestety go okradli po drodze. Jak się okazało, okradł go partner tej kobiety. No, także numer omen. Straszna sprawa, ale Przemek, dziękujemy Ci bardzo ze mnie wszystkich. Jacek, Tobie tak samo dziękujemy za Twoje dobre serce i na pewno zostaniesz w naszej pamięci na całe życie i jeszcze jeden dzień dłużej. Coś mogę powiedzieć, to tyle wszystkich już. Same dobre rzeczy. Organizatora lepszego nie znajdziemy nigdzie. Zawodników, ludzi, którzy są sercem oddany. Zadzwoni. Jacek, trzeba przyjechać, jadę. Inni tak samo. Wszyscy niech tak robią. Jeszcze raz dziękuję, co mogę powiedzieć. I widzimy, ile tu jest ludzi, którzy kochają ten sport. I my też. Dziękujemy pięknie, gratulujemy. Jeszcze raz prosimy o brawa. I faktycznie panu prezesowi tutaj się łza wokół zakręciła. No to taka postawa to naprawdę. Ale to podwójny zacny wieczór, bo raz, że uratował kobietę, dwa, że tego partnera zdemaskował przy okazji. Nasza dzienna policja to zrobiła. No oni już jakby później, ale... Wszedł ładny monitoring. Panie prezesie. Panie prezesie. Młodzień się nie schował. W każdym razie absolutnie naprawdę życzymy sobie jeszcze więcej takich postaw u wszystkich, nie tylko u kajakarzy, ale generalnie takie postawy obywatelskie bardzo, bardzo wskazane. Szanowni Państwo, kolejne podziękowania, kolejne nagrody. Zapraszamy pana Zdzisława Mielczarskiego, odpowiedzialnego za stan motorówek klubowych, i Aleksandra Śliwińskiego, szkodnika klubowego. Zapraszam panowie, poproszę o brawa. Pana Sołoducha, członka zarządu, poproszę o wręczenie. Zdzisław i Alek to są nasze dobre dusze w klubie. Bez nich tener nie zrobił niczego na razie. Dziękujemy wam bardzo za rok naszej pracy. Szczególne docenienie, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. To co, panie prezesie, czas teraz na wyróżnienia dla trenerów. Oczywiście, nasi trenerzy zasługują na bardzo duże wyróżnienie w tym roku. Kolejny rok sukcesów naszego stowarzyszenia, a brali w tym udział następujący trenerzy. Tak jest. Szanowni Państwo, trener grupy seniorsko-młodzieżowej, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000, 3 razy startował na Igrzyskach Olimpijskich Sydney, Ateny, Pekin, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Europy i Polski, poproszę o brawa, Adam Seroczyński. Wiedzę swoją Adaś przekazuje tym młodym atletom kajakarstwa, bo cóż, grupy seniorsko-młodzieżowej zajęły się grupą tak zwaną nowerową troszeczkę na basenie. Zapraszamy dzieciaki na kajaki. O, dzieciaki na kajaki, to panu super wychodzi. Pozostawiam Adam, proszę cię z nami. Szanowni Państwo, trener juniorów i juniorów młodszych, ale nie ma go z nami, czy ktoś... Tak, Tomka Mędrckiego, naszego olimpijczyka, dzisiaj nie ma ze względu rodzinnych, musiał po prostu wyjechać z Olsztyna, także... Pan prezes rozumiem osobiście. Gorące brawa dla Tomka Mędrckiego. A zatem przechodzimy do młodzików. Grzegorz Łabęcki, wychowany klub, medalista Mistrzostw Polski. Grzesiek, zapraszamy. Grzegorz zajmuje się grupą młodzików. Spod jego ręki wesoło wchodzą naprawdę już przygotowani do boju zawodnicy. Szanowni Państwo, trenerze grupy najmłodszych adeptów kajakarstwa. A propos dzieciaki, zapraszam. Kajak.
oraz Rafał Stryzowski, trener w szkole... Rafał Gryzowski, przepraszam, w szkole mistrzostwa sportowego, który współpracuje z naszą klubą, także Rafał, zapraszamy Cię serdecznie. Szanowni Państwo, to osoby odpowiedzialne za szkolenie młodzieży przede wszystkim. Jeszcze raz duże brawa. Dzięki. Grzesiu dzisiaj, oprócz tego, że występuje w roli trenera, jeszcze pomaga nam tu obsłudze tego fajnego ekranu. To są takie fajne życzenie dla was wszystkich. Pływajcie z nami razem. Nie tylko dzieciaki na wiatr. Coś można radzić. Radzić tylko można tyle. Twardo pracować, wtedy będzie wynik. To jest jedyna droga do wyniku. Praca, praca, praca. Dobra praca naturalnie, dobrze ustawiona przez trenerów. Pomoc działaczy, pomoc pracowników. Ale wszystko zależy od zaangażowania zawodnika. To jest tylko to, co prowadzi do wyniku. To był głos naszego świętej pamięci trenera Amara Rotackiego, który wygłosił tą maksymę w 1981 roku. Niech to będzie dla nas wszystkich, dla młodzieży, kanon ich sportowania, kajakowania. To tyle młodzieży, natomiast teraz 50-lecie, to już jest tak trochę starsza młodzież, prawda? Panie prezydencie, będziemy prosili o wręczenie nagrody, bowiem właśnie chcielibyśmy nowo 50-lecie uhonorować. Szanowni Państwo, poproszę o brawa dla pana Romana Rudnika. 50 lat temu Roman Rudnik, jak to był mały, chudy... Ja przystań, po prostu 50 lat jest z nami, no. 50 lat! 50 lat. I pan prezes znowu płacze, drodzy państwo. To wzruszam się, bo to naprawdę wytrzymać ze mną 20, nie 50, 47 lat ze mną wytrzymał. Proszę bardzo. Oczywiście, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Wszystkie jubileusze mają to, mają wspólny mianownik. Tym mianownikiem dla mnie to jest taki wybór źródeł młodości, czegoś tam w życiu. Ja tak się składa, że trzy jubileusze mi tak na karku ostatnio się zwaliły. W tym roku jedna, czy nie najważniejsza w życiu, rocznica ślubu z moją małżonką. Znaczy wybór, nie wiem, ja proponowałem, że ona mnie wybrała w sumie, a nie odwrotnie, bo tam się mężczyznom wydaje, że wybierają, kobiety wybierają jednak. Drugim wyborem takim ważnym była praca zawodowa i 42 lata przepracowałem na kolei. Jakby szkołę doliczyć to jest 47, bo technikum kolejowe. Ale jednym z ważniejszych wyborów była, jeszcze jak byłem dzieckiem, mając 12 lat, wybór dyscypliny. Ja na te jezioro przyszedłem w wieku 12 lat. Najpierw chciałem żaglówki, bo byłem bardzo chorowity. 7 razy na zapalenie płuc chorowałem. No i mówię, no ale tam jak sam raz ten kurs się nie odbył. I taki jeden, bo to ulicami się chodziło, kiedyś Warszawska, Smętka. No i z takim naborem kolegów, później zobaczymy do klubu. I powiem państwu, że wybór małżonki jest bardzo ważny, pracy, ale ten wybór to jest najdłuższy, bo 50 lat, jak tak się składa. I powiem państwu, co w tym wyborze jest. Piękna dyscyplina, ale ludzi, mnóstwo ludzi. Wyobraźcie państwo sobie, że w juniorach młodszych ja miałem w klubie 50 jakby to przeciwników w samym klubie w OKS-ie. Tak to było. I to wszystko prowadził pan Marian, bo chcę się jeszcze odwołać. Państwo, jak będą czytać tę książkę, tam jest parę słów moich. Ja panu Marianowi bardzo dużo zawdzięczam. Tak się składa, że chorowity byłem, ale jakiś ciągle popadałem panu Marianowi. 3 razy z klubu mnie wyrzucał. Chciał mnie wyrzucać, ale koledzy jakoś tak się, bo w słusznej sprawie gdzieś tam podpadałem. Także cieszę. A, i teraz jeszcze podziękowałem prezesowi, że ma cierpliwość do mnie. Ale panie prezesie, ja też nieraz mam rację. Dobrze, czyli sumując, 50 lat żona, 47 prezes. Nie, no my tam nie dostać, ale... 35, czyli prezes dłużej.
Szanowni Państwo, chwilka przerwy. Poprosimy młodzież, tak jak mówiłem na początku, Państwowa Szkoła Muzyczna jest z nami. Wychowankowie pani podopieczni pani Teresy Rezesie, pan Wręcza. Patryk Zdych. Patryk, zapraszam. Patryk, pseudonim Kula, przyszedł do klubu mały kulowaty. Dzisiaj klata jak u pirata. Super chłopak. Tak jest. Dużo brawa. Luknij na mnie. Szanowni Państwo, najlepszy młodzik w sezonie Patryk Zych. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować jego mamie, Agnieszce Zych. Mamie, która odnowiła nasz sztangan klubowy, 60-letni. Naprawdę, kobieta ma złote ręce, złote serce i cierpliwość. Agnieszka, przepraszam na chwilę. Proszę bardzo, Agnieszka. Proszę bardzo. Pozdrawiam ode mnie Mikołaja. O, proszę bardzo. Brawa także dla mamy. A z tym calendarem to jest historia długa, bo dawno, dawno temu w kartonie, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, i to się ukłonę do Jurka Jurzyńskiego. Zatem zawodnicy, medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Polski, zapraszam pana Sławomira Sołoduchę. Będziemy prosić o wręczanie nagród. Panie prezesie. Ciśnienie będzie rosło w miarę wręczania. Proszę bardzo. Późniecki Karol, Czubak Kornel, Rafalski Adrian, Stańczak Michał. To nasi stratni medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drobne upominki o firmy Olimp. Wręczam pan Sławę Sołoduchę, nasz członek zarządu, ze swoją córką Ewą. Karol Kornel, Adrian i Michał. Kuniec Krystian, Ptaszkowski Kamil. To już dalej. Tak, dalej. Lecimy. Bo nie ma czasu. Pojechańcy to stream, kto się zagapi na starcie, dostaną baki jak suchy. Gratuluję, chłopaki. I teraz nasz bohater Przemek Zych i Aleks Bodarczyk. Zapraszamy. Aleks Przemkę zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski na olimpijskiej konkurencji K4 1000 metrów. Bo karciarstwo to jest nasze olimpijskie. Okołkowski Cezary, Walerowski Patryk. Następna dwójka, która pływała w czwórce. Ale to wynika z tego, że niektórzy zdobyli 2-3 medale, to trudno tak powtarzać. I to jest Mistrzostwa Polski Juniorów na 4000 metrów. Szanowni Państwo, i najlepszy wynik kategoria junior. Wojciech Cuwiński. Zapraszamy. Zapraszamy pana Krzysztofa Zdejskiego, który wręczy... upominek dla najlepszego juniora naszego klubu. To jest wychowanek trenera Tomasza Mendelskiego. Nasza gwiazda w wyścigach juniorskich. Porozumiem medalistę na jedynce, na 1000 metrów. I jeszcze 4 medale inne. Także olimpijska konkurencja się liczy. Sławku, jeszcze prosimy cię. Zostań jeszcze. Przecież to jest nagroda za najlepszego juniora. A teraz Sławek z Ducha wręczy ci nagrodę od sponsora. Proszę bardzo, Kasia. Widzicie Państwo? Kasia, Ewa. Ewa, Kasia to żona. Dziękujemy ci. Nie widziałem, czy jest pani Ania Michels? Nie. A
Przepraszam, Ania, po prostu, Andrzej, to twoja wina czy moja? Nie, no moja na pewno. Pani wicedyrektor Zespołu Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ania Michas odbierze nagrodę w imieniu swojego syna. Brązowego medalisty Mistrzostw Polski K 4000 metrów, młodzieżowy Mistrzostw Polski. Gratulacje i uściski dla syna, Ania. Proszę Państwa, za rok mamy 11-12 lipiec w Olsztynie Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym. Kłaniam się do Pani Marszałek, kłaniam się do Pana Prezydenta. Na pewno wystąpię do Was o pomoc socjalną. A to się wierzy z tym, że multimedalistą maratonie jest nasz kolega, przyjaciel Adam Roczko, który w tym roku dokonał cudu i widu. Jedynka, a to widzi dwójka. I dwa będziemy medale mistrzostw Polski maratonie kajakowym. Brązowy medalista, drodzy Państwo. Także myślę, że za rok na swoim terenie Adaś będzie mistrzem Polski. Dziękuję bardzo. Nasz trener Krzysiu Zielonicz, który już tu był, zdobył w tym roku złoty medal na dwójce na 200 metrów z Denisem Borziakiem i brązowy medal na K1 4x 200 metrów w sztafecie. Także dziękujemy, Krzysiu. I następny młody młodzieżowiec, Łuniecki Dustin. Nie widzę. Jest. Jest! Zameldował się. Szybko pływa z Denisem Borziakiem na dwójce w młodzieżówce. I tak samo, K1 4x200 metrów brązowy medal, na dwójce tenisem srebrny medal, na czwórce brązowy medal. Brawo. Dziękuję. I teraz powinien tutaj stanąć przed nami Denis Ambroziak, a nie stanie, bo Denisa nie ma. Denis wrócił z Portugalii, ale dzisiaj mieli badania wydolnościowe w Warszawie i się pozłożyły do 17 godziny. Jedzie. Przedłużyły się. Jedzie, ale nie przyjedzie. Tak. Ale za to jedzie bezpiecznie. Wśród nas jest gwiazda nad gwiazdy. Błyszczy. Zaraz zobaczycie. Tak. Martyna Lisiecka, wicemistrzyni świata. W pierwszej odsłonie. Szanowni Państwo, Martyna Lisiecka. Zapraszamy Pana Łukasza Budnika. Mam zapewnienie Łukasza, że podejmie się sponsoringu Martyny. Nie to. Proszę bardzo. Trochę zamieszania, bo ciasto jest. Łukasz, dziękuję Ci bardzo za to, że wykazałeś się naprawdę sercem. I może powiedz słówko do nas. Co tutaj mówić? Życzę sukcesów i w jakimś stopniu będę mógł pomóc, to spróbujemy coś tutaj pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz Wojciecha Połowie, przyjaciela. Przyjaciela kalkarstwa, który też docenił wynik naszej... Martyna, co ty myślisz? Martyna, to jeszcze jedno... Jeszcze... Tak, jeszcze... No zobacz, to jest błyszcze jak gwiazda, nie, ty uciekasz w cień. No. To nie koniec, do końca jeszcze jeden dzień dłużej będziesz tu stał. Może nasz przyjaciel... Dziękuję bardzo. I zapraszamy teraz, ale nie ma i w związku z tym... Chyba tak. Nie, jeszcze nie. Firma Olimp. Jeden miast Duskiewicz, którego nie widzę, bo nie przyszedł. Też ufundował najnowszą kolekcję Nike, którą wręczy Sławica Ducha. Ostatnio robiliśmy tam sesję zdjęciową, będzie na stronach Olimpu. Szanowni Państwo, no i absolutnie najbardziej wymowny gest w tym momencie. Bardzo proszę, prezes Janusz Milewski. Jak to by mógł być? No, dziewczyna ma trochę krzepy, także da radę, to jest ciężkie.
Ale myślę, że to nie ostatnie słowa, które Martyna powiedziała. Rok 2015 będzie bardzo dla niej takim rokiem, w którym musi udowodnić, że jest najlepsze nie tylko na świecie, w czwórce, tylko w jedynce. Gratuluję ci i życzę ci wszystkiego najlepszego. A my browami dołączamy się do tych życzeń. No i co? Denisa nie ma. Może kilka słów o naszym klubie teraz. Moi drodzy.